Rolnicy blokowali drogi w ponad 250 miejscach w całym kraju. W Kosztowie koło Wyżyska na drogę krajową nr 10 wyjechało ponad 80 ciągników. Traktory jechały z prędkością około 20 km na godzinę i tak aż do samej Piły. Rolnicy twierdzą, że ich sytuacja z miesiąca na miesiąc staje się coraz gorsza. Protestują przeciwko sprowadzaniu do kraju ukraińskiego zboża, które według nich jest gorszej jakości niż rodzime. To są takie najgorsze śmieci, które mają w sobie ziarno, w sobie ma zawartość mytotoksyn. To są substancje, jedne mocniej, jedne, ale w sumie silnie trujące, które na nas wpływają negatywnie później. Raki, wrzody, różne inne schorzenia. Na drogi wyjechali także rolnicy z powiatów Złotowskiego, Chodzieskiego i Wałeckiego. Protestujący twierdzą, że produkty sprowadzane do Unii Europejskiej z Ukrainy nie przechodzą odpowiednich badań i kontroli jakości. Ponadto wjeżdżają do Polski bez cła, a to uderza w interesy polskich rolników. Podejrzewamy, że te kontrole są na papierku, ale nie ma tej kontroli jakościowej w tych produktach. To nas bardzo boli i uważam, że w przyszłości, jeżeli my tego nie obronimy, to nasza gospodarka się załamie. Właściwie już się załamuje i będzie jeszcze gorzej. Polscy rolnicy solidaryzują się również z protestującymi w Niemczech, Francji i we Włoszech. Wspólnie sprzeciwiają się wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu. Według nich unijne dyrektywy niszczą polskie rolnictwo. Będziemy protestować do skutku, bo Europa od zawsze była kontynentem, gdzie produkowano zdrową żywność, dobrą żywność i była hodowla zwierząt. To jest nieodzowny element rolnictwa. To jest po prostu wpisane w naturę. Dzisiaj się próbuje ograniczać sztucznie hodowlę zwierząt. Zdaje się, że to nie koniec rolniczych protestów. Uczestnicy dzisiejszej akcji twierdzą, że niebawem znów zablokują drogi. Mateusz Mantaj, Telewizja Asta.